Dzień dobry widzowie kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a dzisiaj dla Was przygotowałem ciut świeższą propozycję. Nie jest to wiadomo samochód roczny, ale tutaj jest 2016 rok produkcji, więc auto 8-letnie, a jest to Peugeot 308 drugiej generacji. Tu już Peugeot zmienił nazewnictwo, kiedyś nazywał samochody po kolei, tak jak wiecie, 306, 307, 308. Teraz już nazwa jest stała i dodają na końcu generację. Modelowo się to zwie T9. Tutaj w odmianie, jak widać, kombi z bardzo poszukiwanym silnikiem, bo dość rzadko występującym. 2 litry HDI, który zapewni mu naprawdę bardzo dobrą dynamikę przy 150 koniach, jakie które tutaj mamy. 1.6 też było spoko, nagrywałem Wam ostatnio Volvo z tym samym motorem, o którym teraz mówię, czyli 1.6. Ale nie oszukujmy się, zawsze jest lepiej, jak jest więcej koni. Przyjemnie się jeździ, zwłaszcza po autostradzie. Tutaj druga bardzo, ale to bardzo ważna rzecz dla coraz tej nowszej klienteli. Auto jest w automacie. Bardzo przyjemnie zmienia biegi. No i też jest to przede wszystkim w tych czasach wygodne, jak jeździmy dużo w mieście, gdzie trzeba się często zatrzymywać. Tutaj naprawdę konfiguracja poszukiwana też jest bardzo dobrze wyposażony, bo ma z przodu reflektor LED. Tutaj akurat jest czarny, to nie widać, ale ma dach panoramiczny. Przy okazji czujniki parkowania, kamera cofania też wynajduje sobie miejsce i jak się nie mylę, jeszcze ostrzega o kolizji. Jak widzicie, to taki koło przycisku, znaczy przycisku punktu czujnika od parkowania. Drugi to jest właśnie coś, które sprawdza mniej więcej zderzenie, czy nie ma czegoś na drugim pasie, lub Wam też wydeguje na podługości, szerokość miejsca parkingowego. Oczywiście czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, dostęp bezkluczykowy, oryginalnie przyciemniane szyby, ładne peugeotowskie alufelgi, szesnastki, czarne, nielakierowane, po prostu z czarnego, po prostu fabrycznie, nie że ktoś je polakierował. No i coś jeszcze, pamiętałem, że ma na pewno składane przednie lusterka. Samochód będzie na pewno troszeczkę taniej wystawiony niż inne, bo ma ciut większy przebieg niż reszta. Jest to 264 tysiące km. Każdy ma swoje podejście. Jeden woli kupić samochód taniej i po jakichś naprawach, tak jak tutaj, bo tutaj mamy pod maską wymianę rozrządu i jeszcze parę wpisów w książce serwisowej. Niektórzy wolą kupić przebiegiem 100 tysięcy, zapłacić 10-12 tysięcy więcej i sobie jeździć. Ja mam swoje zdanie. Każdy niech podejmuje zakupy jak lubi. Auto jest bezwypadkowe. Dwa elementy lakierowane, to Wam zmierzę, podwójna warstwa lakieru na drzwiach i na lewym błotniku. Drzwi raczej takie, widać, że gdzieś tam wycieniowane. Ładne opony Michelin Alpin 3-letnie, jeszcze dużo bieżnika, tarcze, klocki w porządku. Technicznie bez zarzutu, jak widzicie, nie jest jakiś okopany, obrysowany kluczem. Naprawdę ładnie się prezentuje. A co do stylistyki, na zewnątrz już można powiedzieć, ten samochód jest troszeczkę na drogach, się lekko opatrzył, wygląda dobrze, ale środek, jak Wam nagram, jest świetny, świetnie go zaprojektowali, bardzo ciekawie, troszeczkę poszli w inną stronę niż większość producentów. Tutaj też widać po tym jeszcze sylwetce nadwozia, fajnie ta lampa tylnia, zewnętrzna, wchodzi bardzo głęboko w błotnik, jak widzicie tutaj. Jest to ładnie wyprofilowane i też oczywiście lampa przechodzi w ten kant od zderzaka. Oczywiście chromy zawsze na topie, nadaje to mu elegancji. No i na szybko przejdźmy sobie jeszcze do przodu. Jak tutaj się on prezentuje, fajnie, zwłaszcza w tym LEDzie widać te kropeczki od LEDa, bardzo ładnie świeci. No i ten grill już taki nowocześniejszy. Samochód wygląda z przodu na pewno, powiedział, że na klasę wyżej. Proszę, dach można tylko zmierzyć na tym kawałku, bo dalej mam szybę. Tak jak wspominałem wcześniej, te dwa elementy są nakierowane. Tutaj już macie oryginał i maskę, tak wcześniej pokazywałem też oryginał.
moi mili, nagrajmy papierologię. Tutaj sobie widzicie wpisy. Tu kolejne. Proszę bardzo, pod maską wam sfotografowałem jeszcze ostatnią wymianę oleju i wymianę rozrządu przy 180 tysiąca. I przejdźmy sobie do wnętrza, bo wnętrze w mojej opinii jest świetne. Pokażę wam jeszcze, jaki jest duży i głęboki schowek. Tutaj miejsce na instrukcję obsługi. Schowajmy to i opowiedzmy sobie o wnętrzu. Bo deska troszeczkę wyłamała się ze standardów projektantów samochodów, na pewno niemieckich. Proszę, tutaj dość duży wyświetlacz. Nie wszystkie mają taki, jak widać, akurat jest ustawiony na muzykę. Jest tutaj klimatyzacja automatyczna, obsługę macie, sterowania nawiewu, no, dotykową. I tutaj są cztery takie przyciski, nawet pięć, jeżeli powiem oczywiście z awaryjnymi, które mogą wam szybciej ustawić na podgrzewanie, na przykład od szraniane przedniej szyby na maksa się ustawia. Zobaczcie, jak to jest ładnie zaprojektowane. To jest srebrna istewka przechodzi, to jest gałeczka od podgłaśniania. Pięknie wkomponowany przycisk od wyciągania płyty CD. Akurat jest płytka włożona CD z jakimiś klasykami rocka. Proszę bardzo, status quo. Włóżmy to z powrotem, ktoś będzie miał prezent do auta. No i oby, popatrzmy sobie jeszcze na ten właśnie ekran. Jest nawigacja. Nie wszystkie te wozy mają nawigację. Proszę bardzo, cyk. Już się nam przełącza. Wczytuję mapę. Tutaj jeszcze macie oczywiście pokazane źródła, z czego będzie leciała muzyka. Tutaj komputer pokładowy. Fajne spalanie. 5.2. No i tu jeszcze jakieś ustawienia. Książka telefoniczna. Proszę bardzo. Motywy, kolory. Możecie sobie zmienić, co sobie chcecie. Zobaczmy na refleks, zatwierdź. Teraz będzie szary, czy taki jakiś złoty. No i spójrzcie, dosyć długa tutaj wyciągnięta deska do przodu. Ale to jest mniejsza z tym. Tutaj też jeszcze wam pokażę fajne takie szczotkowane aluminium. Nie wszystkie to miały. Tutaj podgrzewane fotele, tak schowany przycisk, czy pokrętełko. Proszę bardzo, wybiera go zmiany kierunku jazdy. Tu wam pokazuję, gdzie jedziecie. Oczywiście jest tryb sport i tryb na zimę, elektryczny, ręczny. Patrzcie, ładnie tutaj to przechodzi. Tutaj miejsce na kubeczek. Podłokietnik tak sprytnie zaprojektowany, że możecie tutaj pociągnąć i on się tak, o, proszę bardzo, podnosi. Albo możecie otworzyć i mieć schoweczek. Dobra. Tutaj się nam inicjalizuje od nowa motyw kolorystyczny, no i te liczniki. No liczniki to jest kosmos, że ktoś tak to przemyślał. No i w ogóle ta kierownica, że to jest tak zaprojektowane, naprawdę ktoś był według mnie bardzo odważny. Co jest najciekawszego w nim, że tutaj jak dodacie gazu, ten obrotomierz idzie w drugą stronę i tak te wskazówki da się ustawić na środeczku. Proszę, już widzicie? Całkowicie inny motyw ustalania na komputerze. To wygląda teraz bardziej tak, można powiedzieć, troszeczkę nowocześniej. Przejdźmy sobie jeszcze na muzykę. Może przyciszę gałeczką. No i kierownica. Kierownica od razu, jak pierwsza wsiadłem tego samochodu, przypomniał mi się Civic czwartej generacji. Wtedy jeszcze była moda, gdzie takie malutkie kierownice ludzie sobie zakładali. Tutaj ta kierownica jest naprawdę malutka. Dobrze leży w dłoniach, jak w sportowym samochodzie. Też świetnie zaprojektowana i bardzo dobrej jakości jest ta skóra. Tu oczywiście sterujecie sobie muzyką. Z prawej sterowanie funkcjami komputera. Proszę bardzo, tutaj jest nietypowo. Kiedyś to tak używali tego właśnie do sterowania radia, a tutaj macie ustawienie tempomatu, manetka od świateł, światła w automacie, oczywiście wycieraczki również też i na środku mamy kolorowy ekran. Już wam tutaj zmieniam, żebyście sobie widzieli, nie, ten przycisk do obsługi jest po drugiej stronie, widzicie przebieg 264. Ustawienia komputera, spalanie, które widzieliście przed chwilą obok. No i cóż, przechodzimy dalej. To też jest bardzo fajnie, te kratki od nawiewu zaprojektowane. Tutaj też takie chromowana listewka przechodząca, tak. I oczywiście to takie U będące na wyjście z pojazdu. Tu też lekkie chromy, cztery elektryczne szyby, przycisk do składania lustereczek. Proszę bardzo, ładnie nam się złożyły. No i teraz widzicie taką małą ikonkę ostrzegania o pasie ruchu. Lusterko wsteczne z fotochromem. No i tutaj macie jeszcze panel od sterowania tym dachem panoramicznym. No i sportowe fotele, bardzo wygodne, kubełkowe, z tyłu sofiksy. No i samochodzik jest bardzo, bardzo czysty. Spójrzcie, mimo 264 boczek jest w idealnym stanie. No i oczywiście zregulowany w kilku płaszczyznach. Jak kogoś interesuje, wszystkie szyby w tym wozie są oryginalne z 2016 roku.
Cóż, chyba wam powiedziałem już wszystko. Nie będę się bardzo długo rozwodził, bo to też nie każdy ma czas na oglądanie tak długiego filmiku. Ale jest, że mam go pierwszy raz, tę dziewiątkę Peugeota 308 drugiej generacji. No to warto troszeczkę więcej o nim powiedzieć, żeby klienci wiedzieli przed przyjazdem, z czym to się je. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, może być to komentarz, lub możecie mi napisać maila, albo ewentualnie zapytać na mediach społecznościowych, takich jak Mavkar Auto na Instagramie, czy też na Facebooku. Chcecie aktualnie zobaczyć, co mam wystawione? Bijcie na mavkarautomoto.pl. Pamiętajcie, że wszystkie samochody są opłacone. Możecie wykupić gwarancję do roku czasu. A jeżeli nie macie tego samochodu, jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach przywiozę go na lawecie. I co jeszcze ważne, jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę wam poszukać konkretnego lub też innego na zamówienie, albo po prostu się odezwijcie, bo czasami mam dużo pulę samochodów jeszcze niewystawionych i mogą po prostu trafić do was wcześniej, przed wbiciem na ogłoszenie. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.